Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry w kolejnym filmie. Dzisiaj moi drodzy mamy poniedziałek. Jest już można powiedzieć południe, bo jest godzina 12. A ja moi drodzy zasuwam z targu. Jak widać mam tutaj reklamówki. Wołam po ziemniaki, bo poniedziałek i brakło ziemniaków. W ogóle chciałam koperek kupić też. Jeden stragan był, także więc kupiłam to co chciałam, ale nie ma arbuza. No i jadę jeszcze moi drodzy po arbuza. Ale chyba do Biedronki. Powiem wam, że u nas jest taki palnik. Dzisiaj tak samo gorąco. Masakra, powiem wam. Jeżeli chodzi o robienie zakupów, jadę teraz w samochodzie, na przykład bez klimy, ja dzisiaj jestem. To jest potwornie, powiem wam, gorąco. Właśnie sobie podsuwałam szyby, niby stoję w cieniu, ale i tak jest gorąco. Myślałam, że kupię arbuza, ale niestety na targu już nie było arbuzów. Więc chyba podjadę do Biedronki po arbuzy, bo powiem wam, że dzisiaj mamy gościa. W czas rano przyjechała właśnie od mojego męża, siostry, córka. Także więc jest tam u Kamili, u Damiana, więc oni siedzą w domu. Byli przy tym gdzieś na spacerze, więc mówię, teraz są w domu, to wyskoczyłam szybciutko zrobić takie małe zakupy. Kupiłam im drożdżówki, trochę owoców właśnie, no i chciałam tego arbuza, ale nie ma i jadę do tej Biedronki, myślę, że po prostu tam kupię tego arbuza. I streszczam się, bo mam lody w samochodzie, moi drodzy. No i moi drodzy, arbuza kupiłam, nawet dwie takie, powiem wam, połówki ładne, czerwone. No, w Biedronce to mają, nawet powiem wam, że się trochę schłodziłam, bo tak chłodno fajnie w tej Biedronce. Teraz znowu wsiadłam do samochodu, no i co? Jadę w końcu do domu, bo mam takie kuleczki ziemniaczane właśnie z Lidla. Nie chcę, żeby się to roztopiło i oczywiście te lody. Także moi drodzy, jadę do domu, was zapraszam kochani na nowego vloga. Ja, moi drodzy, już jestem właśnie w domu, już od jakiegoś czasu. Jak widzicie, ściągłam tylko ramionczka od mojej sukienki tutaj tylko. Tak, bo powiem wam, że jest duszno. Niby powychodziły teraz jakieś takie chmurki, ale powiem wam, że jest tak naprawdę mega duszno. Pokryłam dzieciakom właśnie arbuza. Mają takiego fajnego, zimnego, schłodzonego. Sobie zjedzą. Dobrze, że w Biedronce, powiem wam, był zawsze w Biedronce są te arbuzy. Nie wiem, na targu dzisiaj jakoś nie mieli, nie wiem, albo wysprzedali. No, zjedli sobie po drożdżówce, a teraz, moi drodzy, kąpią się w basenie. Ja właśnie idę teraz popić jeszcze im zanieść na dół i lecę ich tam przypilnować. Tak więc, moi drodzy, znowu poniedziałek, kolejny tydzień, moi drodzy, mamy, ale ten czas, powiem wam, leci jak szalony. Pogodę mamy właśnie przepiękną, tak więc to jest fajnie, super, że można po prostu korzystać z tej pogody, można siedzieć na podwórku, kąpać się w basenie, właśnie dzieciaki teraz tam się kąpią. Ja tutaj przyszłam sobie zrobić jeszcze cappuccino, no i posiedzę sobie z nimi właśnie na polu. Idę też arbuza zanieść na podwórko, na stół. No, także taki, moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, szalony dzień można powiedzieć. Ja pojechałam potem przedtem właśnie na takie szybkie, wiecie, zakupy. Tak więc trochę rzeczy kupiłam. A w ogóle to, moi drodzy, też pojechałam, żeby kupić jakieś właśnie takie pisaki do torta, żeby można było coś napisać, takie czekoladowy i złoty. Mam taki zestaw, właśnie kupiłam dzisiaj. Bo dlatego, że powiem wam, w czwartek będę piekła torta. Mam właśnie zamówienie, żeby upiec dla takiej dziewczynki 7-letniej Jelenki. Także więc, moi drodzy, będę później, nie później, tylko w czwartek będę piekła torta dla tej dziewczynki. No a w sobotę będę piekła dla Kamili, bo Kamila będzie mieć w niedzielę urodziny. Tak więc, moi drodzy, widzicie, tort za tortem. Właśnie ktoś zamówił u mnie torta, żebym upiekła dla dziewczynki. No i będzie pieczenie tortów w tym tygodniu. A tak w ogóle zobaczcie, moi drodzy, co wymyśliłam z moim czosnkiem, a mianowicie go ścięłam, bo już jest w pełni, moi drodzy, zasuszony. No i zobaczcie, kochani, w jakiej jest pięknej butelce. A butelka mianowicie jest, wiecie z czego? Z tego wina z Maryjką, co ostatnio wam właśnie pokazywałam, te dwie buteleczki. Jedna jest właśnie taka niebieska i powiem wam, wczoraj zdarłam te etykiety na butelce, wszystko pod wodą. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jaki świetny jest kolor tej butelki. Także mówię, muszę ją wykorzystać, miałam plan właśnie na tego czosnka
I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Szkoda, że nie miałam więcej zasadzonych tych czosnków, ale będę kupować we wrześniu, bo na jesień możecie je właśnie zasadzić, wrzesień, październik, tak więc muszę kupić i będę mieć na drugi rok więcej czosnków. No powiem Wam, że świetnie. Widzicie, butelkę można wykorzystać, po prostu wino się wypije, butelkę można wykorzystać, a powiem Wam, że wino naprawdę dobre. Także jeżeli ktoś nie pił, to polecam. Wino jest takie półsłodkie, ale jest dobre. Ja na przykład lubię wino bardziej słodkie, jak jest. To półsłodkie też jest dobre, ale bardziej wolę na przykład słodkie. Ale naprawdę jest dobre. Butelkę, jak widzicie, możecie później wykorzystać po prostu na coś. No i tutaj właśnie są te pisaki, o których Wam mówiłam, że kupiłam. Tu są cztery kolory i tu pisze smak, czekolada i karmel. Tak więc można sobie właśnie takim pisakiem napisać coś na torcie. No i one są właśnie w takich kolorach, czyli jest taki karmelowy, jest ciemny, taki czekoladowy, biały chyba i złoty. No, tak więc taki zestaw kupiłam. To kupiłam akurat w Intermarché. Także więc takie, moi drodzy, pisaki. No i ostatnio jak byłam, to kupiłam jeszcze taką właśnie siódemkę dla tej Lenki i to się wbije po prostu do torta. No i pod spodem można napisać urodziny Lenki albo Leny. Zależy jak kto właśnie chce. No, także więc, moi drodzy, to będzie na torta, a oprócz tego jeszcze będę musiała jechać po maliny, ale to już dopiero w czwartek, bo w czwartek będę piekła, więc rano sobie podskoczę po maliny, bo tort będzie z masą malinową, będzie malinowy, no, także więc takie rzeczy do torta, moi drodzy. A teraz, kochani, cappuccino i lecę, moi drodzy, na pole, a to idę schować. No i powiem Wam, kochani, że się troszkę zachmurzyło, ale jest dalej gorąco. Troszeczkę
troszeczkę się zachmurzyło, ale tak delikatnie i tak gdzieniegdzie przeświti nieba błękitnego. Trochę jest właśnie tych chmurek, jak widzieliście, ale nadal jest, powiem Wam, upalnie, jest tak gorąco, że po prostu, jak widzicie, ja ściągłam sobie te ramionczka i tutaj mam tak fajnie właśnie ułożone tą falbankę. No naprawdę jest mega gorąco. Idę właśnie teraz wziąć lody, bo kupiłam jeszcze lody w Lidlu, więc idziemy sobie wziąć jakieś lody. Dziewczyny poszły, Kamila z kuzynką poszły do parku, a my z Damianem idziemy sobie wziąć jakiegoś jeszcze loda i posiedzimy na tarasie, kąpali się przed tym basenie. No powiem Wam, taka pogoda jest naprawdę fajna, ale strasznie duszno przede wszystkim, jest tak duszno, ale jak się siedzi w basenie, to jest rewelacja. A lody, moi drodzy, to właśnie są te. Dzisiaj kupiłam jeszcze jedno opakowanie, chociaż mamy jeszcze tyle tych lodów, ale kupiłam jeszcze jedno opakowanie w razie czego. Powiem Wam, że naprawdę one są świetne, te z Gelati Bon. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze smakują i przynajmniej tą czekoladę na tych lodach mają dosyć taką grubą, nie taką, wiecie, cienką, tylko taką grubszą. To jest 12 lodów, zawsze je kupujemy. No i macie właśnie biała czekolada, czekolada z orzechami, tu jest mleczna czekolada i tutaj jeszcze macie w ciemnej czekoladzie, w gorzkiej takiej. Powiem Wam, że świetne. Ja sobie chyba teraz wezmę właśnie w tej gorzkiej czekoladzie. Rewelacja. Byłam właśnie na ogrodzie i ścięłam, zobaczcie, taki właśnie bukiecik. Nazbierałam, ucięłam lawendy, włożę teraz do wazona i będzie do wazonu i będzie pięknie właśnie pachło. Tak więc takie sobie właśnie przycięłam. Trochę ich jest w bukieciku, powiem Wam, ale pachnie pięknie. Ja uwielbiam lawendę. Dobrze, że mam na podwórku. Ta lawenda jest inna odmiana, a tam mam też drugą, większą, o wiele większą. Ale ta by też była o wiele dłuższa, tylko że ją tak przycięłam, bo do takiego małego wazoniku. Także więc zobaczcie, pięknie lawenda wygląda, prześliczna. Ja uwielbiam lawendę i powiem Wam, że nie wyobrażam sobie, jak ja bym tej lawendy po prostu u siebie na ogródku nie miała. Także więc lawenda, kochani, musi być. Naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to polecam, bo przepięknie Wam na ogrodzie pachnie. Możecie sobie do domu uciąć parę kwiatów. Także powiem Wam, świetnie mieć właśnie lawendę u siebie na ogrodzie. Także ja uwielbiam ten czas, kiedy lawenda kwitnie i tak jak mówię, nie wyobrażam sobie mojego ogródka bez lawendy. Musi być, musi. No i powiem Wam, moi drodzy, że przed chwilą tak świeciło mega słońce, było tak gorąco, tak teraz, kochani, wyszło trochę tych chmurek, no i troszeczkę się, powiem Wam, ochłodziło, chociaż i tak jest gorąco, tyle że to słońce zaraz tak nie świeci, bo jakieś chmury wyszły, nie wiem, czy jakaś burza będzie, czy nie, ale jakieś takie ciemne chmurki powychodziły, ale powiem Wam, że w ogóle się ochłodziło. Ja teraz, jak widzicie, odsunęłam sobie rolety, cały dzień miałam rolety w domu, wszędzie pozasuwane, więc teraz, moi drodzy, rolety wszystkie poodsuwane, okna są pootwierane, teraz można po prostu czymś oddychać świeżym, jakimś takim letnim powietrzem, bo przedtem była niestety taka duchota, że nie było po prostu jak wytrzymać, jedynie tylko, kochani, powiem Wam, siedzieć w basenie. W sumie ja dzisiaj z basenu nie korzystałam, tylko wczoraj całą niedzielę, dzisiaj niestety nie, bo nie miałam czasu, jak wiecie, byłam i na zakupach, i potem obiad, i w ogóle w kółko jedno i to samo, i powiem Wam, że za chwilę będę musiała sobie tego mojego niecierpka, coś mi się ciemno zrobiło, niecierpka przesadzić trochę do innej doniczki, do większej, bo potrzebuję więcej miejsca, bo na razie go wsadziłam tylko do takiej, do tej długiej donicy, jak widzieliście, w tej małej doniczce, ale z tej malutkiej muszę go przesadzić do jakiejś większej doniczki, bo wiem, że one się fajnie rozrastają. Ja co roku miałam, tylko miałam właśnie białe, chciałam białego, ale niestety ten rok, powiem Wam, nigdzie u nas nie ma niecierków, niestety białych, także więc jest koralowy, ale niestety muszę go przesadzić. Także ja zaraz biorę donicę, no i go muszę przesadzić do większej, tylko muszę zobaczyć, czy mam od spodu dziurki w tej donicy, bo jak niestety nie będzie, to będę musiała je niestety wypalić i dopiero wtedy zasadzić kwiatka. A właśnie w ogóle Wam powiem, że jeszcze miałam dzisiaj Tofika okąpać i niestety go nie okąpałam, ale jutro pewnie nie obędzie się bez kąpieli, więc jutro będzie
kompanię psa. No i przydałoby się też, powiem Wam, przyciąć mu te włosy, bo niestety już zarasta, po prostu już coraz te włosy dłuższe mu się robią, więc na taki upał powiem Wam, że jednak dobrze by było go obciąć, wykąpać go, obciąć, żeby fajnie wyglądał. Pewnie najpierw go obetnę, a potem wykąpię, żeby, wiecie, ten włos gdzieś jeszcze się po nim obcięty nie poniewierał. Także to dopiero jutro. A tam, jak widzicie, Damian sobie chodzi po narożniku. No, także dobra, ja lecę do swoich obowiązków, muszę zasadzić właśnie tego kwiatka. Dzisiaj, moi drodzy, mamy wtorek. Wczoraj już nie nagrałam nic więcej. Siedzieliśmy, powiem Wam, wczoraj na tarasie do godziny 22. Było ciepło, miło, przyjemnie. Można było sobie porozmawiać. Powiem Wam, tak my fajnie spędzili wczoraj dzień, wieczór, do późna na tarasie. Tak więc powiem Wam, ja poszłam gdzieś spać chyba wczoraj po 12 i szczerze mówiąc jestem taka trochę niewyspana dzisiaj. No ale mamy znowu, kochani, piękny dzień, świeci słońce. Dzisiaj już powiem Wam, jak na razie, rano jest godzina teraz już 7. Nie jest tak upalnie, jak było wczoraj, bo dlatego, że powiem Wam, dzisiaj jakieś takie chmurki są trochę na tym niebie błękitnym, no i dzisiaj wieje jakoś wiatr. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż tak bardzo upalnie. Widzicie, ja obrałam tylko sukienkę teraz z krótkim rękawkiem, ale jak zrobi się później bardziej ciepło, to będę musiała założyć coś po prostu na ramionczkach. Teraz jest, powiem Wam, fajnie, fajna pogoda, jest troszkę chłodno, nie odczuwamy tego takiego upału, że wiecie, nie ma czym oddychać. No jak na razie jest super fajnie. Także znowu, moi drodzy, zapraszam Was na dzień ze mną. A na sobie, moi drodzy, mam tę sukienkę z Hausa. No i jak widzicie, kochani, już niektórzy wiedzą z Instagrama, bo Wam mówiłam ostatnio. Jednak stwierdziłam, że zamówię tą sukienkę w kolorze błękitnym z białymi kwiatuszkami. Aczkolwiek mówiłam, że jest taka trochę anemiczna, ale wiecie co, jednak poprzymierzałam ostatnio właśnie tam, no i w tej przymierzalni i stwierdziłam, jak przyjechałam do domu, mówię, jednak ją zamówię. No i powiem Wam, że jednak fajnie, że ją zamówiłam, bo jest naprawdę świetna. Zobaczcie, to ten krój właśnie tutaj z tą falbanką, naprawdę świetnie się on układa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Więc ja już mam, kochani, prawie wszystkie kolory. Został tylko jeszcze jeden taki czarny, w takie żółte, kolorowe, bardziej kwiatki. Ale tamten print za bardzo mi się nie podobał, więc mam teraz tą błękitną, mam czerwoną, no i czarną. Także dzisiaj na sobie mam tą błękitną i zobaczcie, naprawdę
Bardzo fajnie ta sukieneczka wygląda i na taką pogodę jak dzisiaj, na przykład rano jest trochę wiecznie, słońce świeci, nie ma takiego upału. Tak więc, moi drodzy, można sobie właśnie ubrać taką sukienkę. Także więc, kochani, naprawdę powiem Wam, ten materiał tej sukienki jest tak przyjemny, jest tak milutki, nie jest szorstka jak niektóre sukienki. Naprawdę jest mięciusieńka, fajna sukienka. Także jeżeli komuś się podoba, ktoś jeszcze nie ma, to w hołsie dostaniecie. Przynajmniej widziałam na stronie, są jeszcze, w sklepie też były. Tylko powiem Wam, że ja wzięłam sobie rozmiar M zamiast S, bo dlatego, że jest troszkę dłuższa od eski. No i tutaj tak samo w biuście jest lepsza. Tylko tak jak mówię, dekolt jest trochę duży, bo on jest zakładany kopertowy, ale zawsze zobaczcie, możecie sobie tutaj przyszyć. Wtedy ten dekolt macie zmniejszony i będzie półokrągły, a nie taki. O, tak to jest, że tak możecie to zeszyć. Także więc, jeżeli komuś przeszkadza, to może zaszyć. Powiem Wam, że ja jeszcze nie robiłam z tamtą sukienką czerwoną ani czarną. Nie zmniejszałam tego dekoltu. No i nie wiem, zastanawiam się. Także, kochani, taka piękna sukieneczka. No powierzcie sami, no fajnie jest wykonana, fajnie ta falbanka. To jest fajne właśnie takie zakładane tutaj. No super, ja uwielbiam takie sukienki, tak więc cena też jest nieduża. A sukienka świetnie wygląda i zawsze taką sukienkę, kochani, wykorzystacie. A jeszcze, moi drodzy, odnośnie jednego komentarza, który jest pod ostatnim filmem, ktoś mi zadał właśnie tam takie pytanie. Chodzi odnośnie o rzeczy, czy droższe jest lepsze, a tańsze jest gorsze, żebym odpowiedziała właśnie na to pytanie. Więc powiem tak, moi drodzy, ja się przekonałam sama na sobie, że jednak to, co jest drogie, wydacie za to dużo pieniędzy, wcale nie musi być i czasem nie jest naprawdę takie świetne, rewelacyjne. Jakby się wydawało, że tyle my zapłacili, to to jest naprawdę świetne. Nie, nie, nie. To jak widzicie, ja na przykład, szczerze mówiąc, nie lubię się w oryginałach. Nie kupuję rzeczy oryginalnych. Widzicie, jakie noszę po prostu sukienki. Mam też sukienki, nie powiem, że mam tylko tanie sukienki albo tylko drogie. Nie, ja mam sukienki mieszane, powiem Wam. Mam i na przykład polskich producentów bardzo lubię sukienki, bo naprawdę materiał jest świetny. Wiadomo, że za nie musicie dać więcej, 150, 160, 170, a nieraz 200 zł. Także no, no, mam też takie sukienki, ale też i mam sukienki, które, kochani, kosztują. Na przykład za tą sukienkę dałam 79,99, no 80 zł. No i wcale nie powiem, że ona jest zła, bo jak widzicie, kupiłam już trzecią, także ja jestem z nich zadowolona. Mam sukienki, które kosztują 15 zł. No i powiem Wam, że materiał naprawdę jest też fajny. Sukienka jest wygodna, tak więc widzicie, ja mam w różnych cenach, po prostu nie kupuję tylko rzeczy, które są bardzo drogie, no bo w sumie naprawdę czasem szkoda jest tego, że zapłacicie tyle pieniędzy za daną rzecz, a jest w ogóle niewygodna, jest beznadziejna, no i co wtedy? No, także powiem, u mnie jest, no każdy ma swój gust, każdy ma po prostu swoje zdanie na ten temat, tak więc ja kupuję i tańsze, i czasem zdarzą się takie za 150 zł, kochani, to w sumie też nie jest w sumie dużo, ale na przykład więcej od tej sukienki. Także no, moi drodzy, to zależy, jak to na to patrzy, bo są ludzie, którzy na przykład, jak widzą na przykład sukienkę za 80 zł, to twierdzą, że to jest bubel, gdzie za sukienkę dać tyle, a już, moi drodzy, nie mówiąc o sukience, która kosztuje 15 zł. No. Także, moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć na ten temat? Powiem na przykład, jak już mówię tutaj o ubraniach, to powiem Wam, że na przykład na kosmetykach. Ja się zawiodłam na tuszu, na przykład parę lat temu tuszu do rzęs, który miał być taki świetny, wodoodporny. No i wiecie, kupiłam ten tusz, nie powiem, dałam tam sporo za niego, pomalowałam się, była to zima, wyszłam na pole, sypał śnieg, kochani. I ten tusz, zamiast mieć po prostu na rzęsach, to ja go miałam po prostu tutaj pod okiem. No, także widzicie, moi drodzy, nie wszystko, co drogie, znaczy, że jest lepsze. Także moje zdanie jest takie, no, jedne rzeczy są tańsze, lepsze, jedne gorsze, drugie rzeczy, na przykład, które są drogie, czasem są lepsze, czasem są naprawdę fatalne i gorsze. Także tu, no,
adekwatnie co do ceny, czy droższe jest lepsze, a tańsze gorsze. No, ja bym wcale tak nie powiedziała, bo jest naprawdę różnie. Raz traficie, tak jak mówię, na tańszą rzecz, która będzie na przykład gorsza, a drugim razem traficie na tańszą rzecz, która będzie naprawdę super świetna. I tak samo na odwrót z tą rzeczą droższą. Także u mnie to nie jest powiedziane, że tylko droższe to jest świetne. Nie, ja kupuję w różnych cenach, zawsze staram się patrzeć, żeby jak najtaniej kupić, żeby to było fajne. Czyli chodzicie, sprawdzacie, dotykacie niektórych tych rzeczy. Wiadomo, że jak się zamówi przez internet, no to już tego nie dotkniecie. Co już przyjdzie, to przyjdzie. No ale też są zwroty, możecie oddać. Także kochani, u mnie nie ma takiego znaczenia, że co jest drogie, to jest dobre, a co jest tanie, to jest złe. Nie, no u mnie czegoś takiego nie ma. Tak jak mówię, jest różnie. Także myślę, że rozwiałam dla tej osoby te wątpliwości. Także no, musicie sami sobie tutaj sprawdzić, bo tak jak mówię, nie wszystko, co jest droższe, to jest lepsze. Tak jak mówię, ja niektóre rzeczy mam droższe, niektóre tańsze i z tych tańszych, kochani, powiem Wam, że ja też jestem naprawdę zadowolona. No i moi drodzy, powiem Wam, że pogoda się chyba troszkę popsuła, bo wyszło teraz więcej chmurek, jest mniej nieba błękitnego. No i do tego powiem Wam, wieje jeszcze wiatr. No, także więc moi drodzy, dzisiaj taka chyba wieczna pogoda, chyba że się później zrobi lepiej. Nie wiem, czy będzie można się kąpać w basenie, czy nie. No nie wiem, zobaczymy. No, ja teraz gotuję właśnie, tak jak mówiłam Wam, wodę na cappuccino, bo jeszcze nie piłam. No, ale słoneczko świeci. Raz świeci, raz nie świeci. Także no zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. O, się coś ciemno zrobiło. No, także więc, moi drodzy, słońce świeci, troszkę przynajmniej jest chłodniej. No, ale to się może zmienić, wiecie, w ciągu dnia, dopiero jest po 7 rano, więc no zobaczymy. Are your arms wide enough to hold my oceans inside them? Is your heart warm enough? Cause it's cold and I need your love. There's no one who holds me like you. No one who can melt this pain. There's no one who sees. No to ja, moi drodzy, lecę zaleć sobie cappuccino, bo ta się właśnie zagotowała. Bo już mam taką ochotę na to cappuccino, bo od rana nie piłam jeszcze cappuccina, także więc lecę zalać je wodą. Teraz, moi drodzy, idziemy sobie siąść na taras i wypić sobie cappuccino, moi drodzy. O, super, można sobie właśnie posiedzieć. No fajnie. Przynajmniej jest, tak powiem Wam, chłodno teraz. Zobaczcie, takie jest niebo z chmurkami. No i oczywiście wieje wiatr, jeśli tak bardziej wie jakoś wiatr. No, tutaj jak widzicie, kawka na tarasie. Musi być naprawdę świetne miejsce, żeby sobie wypić cappuccino, chwilę pochillować sobie, posiedzieć, pomyśleć. Uwielbiam, uwielbiam i oby to po prostu tak ciepło było jak najdłużej, żeby można było tutaj korzystać, powiem Wam, z tego tarasu. Naprawdę, powiem Wam, z tarasu to jestem mega zadowolona. A jak później jeszcze go zrobimy, to jak ma być, już my wczoraj plany obmyślali, także więc no, będzie jeszcze fajniej.
się, jak wiecznie wieje ten wiatr. Wieje, że powiem wam, że tak mi wieje tą sukienką tutaj. No naprawdę. Ale słoneczko, przynajmniej powiem wam, świeci. Just one glass in. You're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret. All my friends already know. There's no. Robi się, powiem wam, naprawdę mega gorąco, więc za niedługo pewnie będzie trzeba coś ubrać chyba na ramionczkach, bo naprawdę gorąco jest. A tutaj, moi drodzy, wam pokażę coś właśnie dla kobiet, czyli, moi drodzy, biustonosz z takiej firmy, powiem wam, Magnolia. I zobaczcie, jak on jest świetnie wyprofilowany tutaj. I przede wszystkim, o, może to wam tak pokażę, jak on ładnie jest tutaj, zobaczcie, zrobiony. To jest biustonosz właśnie specjalny do właśnie sukienek, bluzek z dużym dekoltem właśnie. I wtedy powiem wam, przy takim biustonoszu jak ten, to po prostu, moi drodzy, nic wam nie wychodzi gdzieś tutaj. Jak macie głębszy dekolt, fajnie to tutaj ten biustonosz biust zbiera, fajne ma to tutaj właśnie takie cieniutkie. Także więc, moi drodzy, polecam. Ja go kupiłam w sklepie z bielizną, właśnie on się tak nazywa, Magnolia. No, powiem wam, że naprawdę bardzo fajny, jeszcze jest w kolorze białym, ale kupiłam sobie tylko czarny, więc może jeszcze podjadę w który dzień i kupię sobie biały. Ale naprawdę zobaczcie, jak on jest rzeczywiście świetnie, fajnie, zobaczcie, wykrojony. Typowo właśnie do bluzek, sukienek z dużym właśnie dekoltem. Nawet do tej mojej dzisiejszej sukienki powiem wam, że on świetnie by wyglądał. Także więc, moi drodzy, taki ostatnio zakup właśnie zrobiłam. Mówię, pokażę wam, jak można sobie właśnie fajny biustonosz kupić do takich właśnie bluzek i, tak jak mówię, sukienek z głębszym, większym dekoltem. Także powiem wam, że to naprawdę świetnie wygląda. Fajnie ten biust oczywiście zbiera. No, czyli taka bielizna, kochani. Kochani, przyszłam już zakończyć tego vloga, pożegnać się z wami. To będzie vlog dwudniowy, żeby nie był po prostu za długi, a nie chciałam was też zostawić bez zakończenia wczoraj, jak nagrywałam. Także więc jestem dzisiaj go, kochani, już kończę. Także więc trzymajcie się cieplutko. Jak wam się też taki vlog podobał, dajcie kciuczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Tak więc pozdrawiam, buziaki, zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, komentarz, serduszko, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa, pa!